Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w drugiej części dotyczącej wykonania sufitu podwieszanego w kuchni. Tak jak widzieliście w timelapsach, sufit jest już zapytowany na pierwszy raz. Powiem Wam szczerze, troszkę tak szybko tutaj robiłem. Podnośnik jest na górze, nie chciało mi się iść po niego. Gdzieniegdzie mi się łączenie rozjechało, ale to jest nieistotne akurat na pierwszej płycie. I teraz tak jak powiedziałem w poprzednim filmie dotyczącym tutaj tego sufitu, będę wykonywał tutaj wnęki na jedną płytę. Ustaliłem, że wnęki mają mieć szerokość 16 cm, a wymiary tych wnęk, jeżeli chodzi o rozmieszczenie, ustalone są następująco, czyli wnęka będzie w kształcie takiej jakby litery L. Tutaj mamy kuchnię, w której się właśnie znajdujemy, tutaj jest klatka schodowa. Wnęka będzie w kształcie litery L, ma się zaczynać 80 cm od tej ściany oraz 80 cm od tamtej ściany, będzie symetrycznie. Tak jak powiedziałem, wnęka o szerokości 16 cm, zaczynamy ją od 40 cm, tak? Czyli od tej ściany znów tutaj tej okiennej ma się zaczynać 40 cm i również ma się kończyć 40 cm przed końcem tamtej zabudowy. Tak więc tak to będzie mniej więcej wyglądało. Druga wnęka ma być wykonana w osi tutaj tego korytarza. Tak więc tam do osi jest chyba, o ile się nie mylę, 63 cm, czyli po prostu będę musiał to rozmierzyć w ten sposób, żeby to po prostu jakoś tam ładnie wyszło. I w sumie to tyle. I teraz tak, ważna informacja, tutaj będą halogeny wpuszczane, tak? Nie wiem dokładnie jeszcze jakie będzie oświetlenie, ale przewody do oświetlenia są zawinięte na konstrukcji tutaj sufitu i ułożone są po prostu na suficie. No i wtedy po prostu jeżeli będziemy sobie wycinać pod halogeny, to sięgniemy sobie jeden przewód, przerzucimy sobie do drugiego, trzeciego i tak dalej, tak więc tak ja to rozwiązałem i tutaj będzie również podobnie. Nie wiem dokładnie, w którym miejscu będą halogeny, nie wiem jakie będą to halogeny, tak więc prościej jest dla mnie po prostu zostawić to w ten sposób. I w sumie tyle, cała filozofia. Tak to będzie wyglądało. Za chwilkę zobaczycie mnie, jak będę rozmierzał ten sufit. Można to rozmierzyć na kilka sposobów. Można sobie laser rozstawić, można sobie łatą po prostu przenieść wymiar ołówkiem. Ja akurat, można sobie traserem strzelić, sznurkiem traserskim. Ja jestem akurat tutaj sam, więc dlatego po prostu będę rozpisywał sobie wymiary na ścianie. Jak się uda, no to po prostu rozrysuję sobie to łatą. Tak więc tak to będzie u mnie wyglądało. Dobra, widzimy się za chwilkę, jak rozrysuję te wnęki na suficie, żebyście mogli sobie zobaczyć. Wnęki mam już wytrasowane, tak jak widzicie tutaj po rysunkach na suficie. Tak to wszystko będzie wyglądało, tak jak pokazywałem Wam wcześniej.
na tym prowizorycznym rysunku. 80 cm z jednej strony, 40 z drugiej. No i tak to wyszło. Druga wnęka wyszła, tak jak widzicie, w osi tutaj tego przejścia. Pomiędzy nimi też jest 40 cm. Takie były ustalenia. I teraz tak, dwie sprawy. Pierwsza sprawa to druga płyta. Drugą płytę będę zaczynał sobie 50 cm od ściany, czyli po prostu zrobię tutaj łączenie przed 10 cm przed tym, tą literką K, która jest tutaj na środku płyty. Pójdzie kolejna i łączenie wypadnie mi tutaj 10 cm przed tą wnęką, tak więc spokojnie mi się wydaje, że tak może być. A druga sprawa to rekuperacja. Ja robię w ten sposób, że w płaszczyźnie pierwszej płyty wycinam sobie skrzynkę rozprężną, a później w środku wycinam rekinkiem, że tak powiem, otwór pod anemostat. I powiem Wam szczerze, polecam Wam tak, że tak powiem, sobie wycinać rekuperację, dlatego, bo jest dużo mniej roboty, a jeżeli byście wycinali to już, że tak powiem, po drugiej płycie, dopiero chcielibyście to skracać, to zawsze sobie ten otwór gdzieś tam w płycie możecie uszkodzić, może Wam się to wyciąć wcześniej, więcej, nieładnie może to być, a tak to macie równy, idealny okrąg, tak więc ja tak robię. No dobra, słuchajcie, biorę się za płytowanie drugiej warstwy, czyli 50 cm od ściany, a później sukcesywnie będę mierzył po kolei te wnęki i tak właśnie będę płytował. Płytowanie zakończone. Powiem Wam szczerze, że było trochę rzeźbienia. Figury geometryczne wychodziły prawie jak w Tetrisie. Ale no, widzieliście też na timelapsach, że to sam robiłem. Trochę tutaj motania było, ale jakoś się udało. Efekt końcowy wygląda tak. Tak jak widzicie, tutaj jeszcze podczas szpachlowania trzeba po prostu wkleić półnarożnik perforowany. I ja tego półnarożnika już tam nic z nim nie robię, nie szpachluję, tylko akryluję brzegi i to wszystko. Tak to wygląda. O, rekuperację jeszcze muszę wyciąć, bo zapomniałem. Mam zaznaczoną. No i tak to wygląda. Druga strona prezentuje się w ten sposób. Tak jak widzicie, no było trochę, powiem Wam szczerze, wycinań, ale akurat tak się złożyło, że żadne łączenie płyty, które znajduje się na pierwszej płycie, nie wchodzi w łączenie z drugiej płyty, tak więc no, zdarzają się takie tematy, że tutaj dałem taką małą stawkę,
czy tutaj na przykład też takie połączenie dziwne wyszło, ale mam nadzieję, że z tym nic się nie stanie. No w zasadzie to mam nadzieję, jestem prawie pewien, że się z tym nic nie stanie i można będzie spać spokojnie. To są zalety podwójnego płytowania. I tyle w sumie, moi drodzy. Aha, jeszcze tutaj pewnie zapytacie, o co chodzi, bo tak, tutaj miałem akurat profil, do tego profila się przykręciłem sufitowego, a tu do przykręcenia tej płyty użyłem wkrętów płyta-płyta. Mówiłem już o tych wkrętach, nawet nagrałem osobny odcinek płyty, wkręty, które pozwalają ze sobą połączyć dwie płyty. Jeżeli tam macie ochotę obejrzeć, to odszukajcie sobie ten film u mnie na kanale. Sprawdza się zarąbiście właśnie w takich sytuacjach, żeby po prostu no, nie rozmieszać profili, nie dokładać profila, to tutaj płytę z płytą skręcam i wszystko jest ok. No i tyle, moi drodzy, tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten drugi odcinek też w miarę wam się podobał i jakąś tam garść informacji wynieśliście. Jak coś, to pytajcie w komentarzach. Koniecznie, jeżeli film się podobał, no to wiecie, co robić. Dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to oczywiście w dół. Tylko piszcie w komentarzu, co się nie podobało. Tak więc w sumie to tyle. W następnym odcinku będę wykonywał zabudowę LED-ową na Andresoli i to będzie chyba już ostatni albo prawie ostatni odcinek z tej serii. No dobra, żegnam się. Na razie, cho.